Siemano wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Mamy nowy rok i chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego. Trochę spóźniona, ale niestety nie miałem czasu niczego nagrać. I tak, dzisiaj mamy taki dosyć specjalny odcinek, bo tak, kanał ma już 3 lata, zleciało szybko. BMW-czka mam już przejechane, za 1000 km będzie przejechane 50 tysięcy. No i tak, i zaczynają się zmiany. A jakie zmiany, to wam zaraz powiem. Zapraszam do oglądania. A więc BMW-czkę mam prawie 3 lata. Już te 50 tysięcy za chwilę będzie zrobione. No i przyszedł czas na pewne zmiany. Jakie zmiany? Zmiany stają tu. Jak widzicie, kupiłem E60, ale to zaraz wam opowiem. BMW E39 to były moje daily, jeździłem nią do pracy. Teraz zostanie one przygotowane pod jakieś, nie wiem, tory, jakieś sobie tam latanie, jeżdżenie, bardziej tak jako taki gruzik, no bo już trochę on przeżył, więc kupiłem sobie E60, ale to może za chwilę wam odśnieżę i zobaczycie. No a więc to będzie moje nowe daily, jest to E60 2003 roku, ale tam rejestracja w 2004, ogólnie w M-pakiecie. Nie jest to perełka, wiadomo, ma jakieś tam swoje rzeczy, ja bym nie był sobą, jakbym kupił coś takiego droższego, ale akurat w dobrych pieniądzach się trafiła. Jest to M54 B30 z gazem, jest też fajny silnik. Ogólnie chciałem sedana w M-pakiecie, bo tylko w M-pakiecie E60 mi się podoba. No i co? No i tak to wygląda. No teraz za wiele nie zobaczycie, bo jest śnieg. Ale tak, no jasne wnętrze, fotele, to nie wiem, jak się dokładnie w tym E60 nazywają, ale no pompowane, załamane. No jest automat, ogólnie szukałem manuala. No ale taki się trafi, więc w sumie ta szkoda działa ok. No i tak to wygląda. Już opony 19 mam, bo będą felgi 19 na lato. Kupiłem sobie. No i jest trochę rzeczy do zrobienia. Na pewno trzeba wymienić klosze lamp, ale to już dostałem od poprzedniego właściciela. Nerki trzeba wymienić, bo ktoś, to one były malowane i tych schodzi ten chrom. To już w ogóle jest taki cały ten. Ten pakiet tu jest trochę tutaj uszczerbany, ale no to się akurat tak podmaluje, żeby mnie po prostu nie było widać. Ogólnie cały samochód jest do spolerowania, bo jego lakier to jest masakra, w ogóle jest, powinien być metalika, a nie wygląda. Tutaj te rameczki są do odmalowania, tylko drobna rzecz. Wkłady lusterek wylane, to już mam nawet zakupione. No i co, chciałbym zmienić dekory w środku, bo są takie strasznie drewniane, które mi się nie podobają. Sobie też zmienimy jakąś końcówkę, tylko wydechu na jakąś taką bardziej basową. Nie będę tam więcej nic zmieniał. No i co, nowy rok, nowe zmiany. Chciałem was tylko poinformować, że kupiłem nowe auto. E39 idzie na gruzika, bo już była testowana ostatnio na śniegu porządnie, więc no i tak, w tym odcinku będzie na tyle. Dzięki za oglądanie, siema.